Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Torista52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 1. Moi drodzy, co my dzisiaj będziemy robić? Nie mam zielonego pojęcia. Nie widzę tu Dobra, widzę go jednak. Nie przemyślałam tego, co robimy. Z osób, które potrzebujemy mieć rzeczy, to nam został w sumie Scotty i nam został Dexter. Dobrze, czy z kimś jeszcze możemy tutaj pogadać? Rączka, nie wiem. W sumie jak tak sobie myślę, to bardziej nam się opłacało zamiast skradania nauczyć otwierania zamków, bo by była mniejsza szansa na złamanie wytrychu, ale już trudno. Może Scotty? Czym się tutaj zajmujesz? Organizuję walki na arenie. Przyjmuję zakłady, pozyskuję nowych wojowników. No wiesz. Myślałem, że stary i nowy obóz nie dogadują się najlepiej. Dlaczego pozwalacie obcym walczyć na waszej arenie? To proste. Raz w tygodniu organizujemy walki, a kopacze lubią patrzeć, jak szkodniki z nowego obozu dostają po głowie. Gdy walczy któryś z nich, przyjmuje więcej zakładów, a to dobrze wpływa na interes. Osobiście nienawidzę tych wieprzy z nowego obozu, ale w tych trudnych czasach żaden pieniądz nie śmierdzi. Zajmujesz się również szkoleniem wojowników? Tak, ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. Chcę dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Pomogę ci, jeśli zrobisz na mnie odpowiednio dobre wrażenie. Najlepsi wojownicy z wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szranki na mojej arenie. Wyzwij któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę, co potrafisz i jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko w twoim imieniu. Jestem tu nowy. A ty kim jesteś? Jestem Karim. Widzę, że trafiłeś tu niedawno. Inaczej już byś o mnie usłyszał. Jestem najlepszym wojownikiem, jakiego ten zawszony obóz kiedykolwiek oglądał. Dobra, może na razie go nie będę wyzywać na arenę. Co my możemy zrobić? Powiedzcie mi. Możemy zmienić broń na lepszą. To na pewno. I teraz pytanie. Czy idziemy do jakiegoś innego obozu, czy robimy tutaj rzeczy? Tak sobie myślę, że na większość nas punkty nam nie pomogą, chyba. Tak na dobrą sprawę, to moglibyśmy załatwić sprawę taką, żeby iść do obozu sekty. Chociaż tam są w sumie te zadania z tą krwiopijcą, takie dziwne. No niedobrze. A może by tak... iść faktycznie do nowego obozu, po tą siłę. Albo iść do Jana właśnie, w sumie. Co nam szkodzi iść do starej kopalni? Myślę, że nic. To chodźmy w takim razie tam. Myślę, że będzie całkiem dobrze. Ogarniemy listę, potem będziemy mogli do nowego obozu zahaczyć. Którędy by iść? Może pójdziemy mostem i przez lasek? A to w sumie mogłabym iść do... A nie, bo my i tak idziemy do starej kopalni, a nie do nowego obozu. Siemanko. Ja sobie tutaj przejdę bokiem. Właśnie po to. Krwiopijce to akurat będą stanowić problem, podejrzewam. Żeby taką jedną ubić, to się można nieźle napracować, podejrzewam. Albo i nie. Ale ona mnie... rozjedzie mnie zaraz. Powiem wam tak, mamy bardzo ładne obrażenia, ale zdrowie to leży. Piekielniki będziemy wcinać. Już Snaf sobie zrobił potrawkę, więc my nie musimy.
O, właśnie. Niedobrze wam powiem. Ja bym wolała... No właśnie. Czy to jest normalne, że my zadajemy tak duże obrażenia? Wydaje mi się to stosunkowo dziwne. No to ciekawi mnie w takim razie, jak teraz z wilkiem byśmy sobie poradzili. Jeszcze mnie chyba dziabną. Nie wiem, kurde. Moi drodzy, opowiadajcie, jak wam mija dzień. Ja wróciłam z praktyk. O godzinie gdzieś, nie wiem, 14 chyba 30. A potem odwiedził nas właściciel mieszkania. O 16. Byliśmy umówieni. Będziemy mieć nową umowę na mieszkanie. Z podniesionymi cenami. Ale to akurat dobrze, bo wolę nie zalegać z niczym, ani mieliśmy podwyższanych czynszy i tak dalej od bardzo dawna. Jak wiadomo, ceny bardzo wzrosły. Więc lepiej, że nam to jednak chłop podniesie. Idziemy rozwalić ścierwojady. Ja mam wrażenie, że one są jakieś upośledzone, albo ja jestem upośledzona. Ojejku. Nie mam pojęcia teraz. Tam nic nie będzie na końcu. My idziemy do starej kopalni. Ogarniemy listę. Powinno być dobrze. Potem możemy iść do nowego obozu i trochę tam poszperać. Czy jakieś korelacje między nowym a starym obozem jeszcze będą? Chyba nie. Tak naprawdę to jeszcze będziemy mieli całe bractwo do ogarnięcia. Przede wszystkim bractwo. Tam będzie akurat naprawdę dużo rzeczy do zrobienia. Powiem wam, że zawsze mi brakuje tutaj tych budynków, które są tutaj w Mrocznych Tajemnicach. Wydaje mi się, że to naprawdę fajnie było zrobione. A tutaj jest tak naprawdę puściutko w Gothicu 1. W ogóle kopalnia jest niestrzeżona, co też jest trochę absurdalne. Wiecie co, zróbmy stały zapis, zanim wejdziemy do kopalni, żeby się nic nie spieprzyło. Bo F5 czasami potrafią zawieść. Ok, jesteśmy w kopalni. Dzień dobry. Możesz mi opowiedzieć o tej kopalni? Stoimy teraz w głównym szybie. Na dół można zejść po rusztowaniach. Wszędzie dookoła kopacze wydobywają rudę. Musisz bardzo uważać na pełzacze. One też są wszędzie dookoła. Na samym dole część wydobytej rudy, przeznaczona do wykorzystania tutaj, jest od razu przetapiana. Na co powinienem uważać w kopalni? Przede wszystkim na pełzacze. Groźne bestie. To przez nie musieliśmy zrezygnować z wydobycia w paru jaskiniach. Niestety, pożarły nam już sporą grupę kopaczy. Opowiedz mi o pełzaczach. Wiesz, zaschło mi w ustach. Przynieś mi piwo, to ci opowiem o pełzaczach. Proszę, wypij moje zdrowie. Dzięki. A co do pełzaczy? Żyją w dużych stadach, głównie w bocznych jaskiniach. Jeszcze nigdy nie widziano ich tutaj, w głównym szybie. Gdybyś spotkał kiedyś pełzacza, wiej ile sił w nogach. Albo stań plecami do ściany. W ten sposób będziesz miał jakąś szansę. Opowiedz mi o tym coś więcej. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pogadaj z wężem. On zajmuje się wytopem. Albo zapytaj Jana. On tu rządzi. Odpowiada za organizację pracy w całej kopalni. Gdzie mogę znaleźć Jana? Poszukaj go na środku głównego szybu, obok składowiska. A, jeszcze coś. Znasz Torusa, prawda? Zapomnij o nim. W kopalni rządzi tylko jedna osoba. Jest nią Jan. To nasz szef. Jak podpadniesz jemu, odpadniesz nam wszystkim. Zrozumiano? Do zobaczenia.
Dobra, dzięki wielkie. Ja nie pamiętam niestety, co myśmy mieli tutaj robić. Mogę coś od ciebie kupić? Mam tu wszystko, czego mógłbyś zapragnąć. To, czego nie mam, i tak by ci się nie przydało. Okej, dzięki za info. Pochodnie, oczywiście bryłki, rudy, wytrychy, miksturki, piwo. Dziękuję chyba. Tutaj jest ktoś... Hej, czemu się tak skradasz? Nie chciałam się skradać, ojejku. Hej, ty! Dlaczego tak się skradasz? Ja już się nie skradam. Dobra, bo ja nie pamiętam, czy Jan coś będzie chciał od nas. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. O to, że ja już tak bardzo nie pamiętam niektórych rzeczy z Gothica 1, że to jest kosmos. Tak tylko wiecie, mniej więcej. Zresztą w Gothica 1 czy z tego, to ja grałam chyba tylko raz w życiu? Chyba tak. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale bardzo ładne oświetlenie tutaj jest, a raczej jego brak. Robi to dosyć fajowy klimat. Czy questami w kopalni się będziemy zajmować? Wydaje mi się, że moglibyśmy. Ale w sumie bym musiała chodzić po szybach, a... Chyba nie chcę na razie chodzić po szybach. Wolałabym najpierw ogarnąć te rzeczy, co mogę. To było głupie. F10. Nie? F9. To było bardzo głupie. Ja nie mam zapisu chyba. No właśnie. Dobra, udało mi się zejść. Niestety oberwałam, bo coś się stało i ta drabina nie działa. Bardzo niedobrze. Teraz trzeba będzie się przez to wyleczyć. Tu jest Grimes też. Cześć, Janek. To ty jesteś Jan? Szef tej kopalni? Tak, to ja. A to moja kopalnia. Więc lepiej nie próbuj niczego głupiego. Myślałem, że to kopalnia Gomeza. No cóż, oczywiście kopalnia należy do starego obozu. Ale tutaj, pod ziemią, jest tylko jeden szef. Ja. Możesz mi opowiedzieć o wydobyciu rudy? Kopiemy dniem i nocą. Dzięki temu wydobywamy około 200 worków rudy na miesiąc, plus jakieś 20 worków, które od razu zostają przetopione. Z rudy, którą dostarczamy królowi, można by wykuć oręż dla nierada armii. Słyszałem, że ruda ma właściwości magiczne. Opowiedz mi o tym. Tak, nasza ruda rzeczywiście posiada właściwości magiczne. Wykuta z niej broń nigdy się nie psuje, a miecze i topory są ostrzejsze niż te wykute ze stali. Każda armia wyposażona w taki oręż ma poważną przewagę w boju. Opowiedz mi coś jeszcze o rudzie. Niestety magiczne właściwości rudy zanikają podczas przetapiania. W hutach Nordmaru znają odpowiednie techniki przetapiania. Ale nawet bez mocy magicznych, broń wykonana z naszej rudy jest bardziej wytrzymała i zadaje większe obrażenia niż zwykły oręż. Opowiedz mi o kopalni. Jeśli chcesz się tu trochę rozejrzeć, to radzę ci dobrze uważać. W jaskiniach kryją się pełzacze. Najlepiej trzymaj się głównego szybu i nie przeszkadzaj świątynnym strażnikom. Chociaż przez większość czasu zbijają bąki, to najlepsi sprzymierzeńcy, jakich można sobie wyobrazić podczas starcia z pełzaczami. Postaram się o tym pamiętać. Mam jeszcze sporo roboty. A, i nie przeszkadzaj w pracy moim ludziom. Tylko się tu trochę rozejrzę. Przysyła mnie Diego. Mam odebrać listę. W porządku. Oto i ona. Powiedz im, żeby się pospieszyli z dostawami. Rozejrzę się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. No i dobrze, czyli nam się udało wziąć od razu listę, tak z buta. Może być. Mamy listę zamówień. Okej. No to w takim razie wracamy. A raczej zanim wrócimy, to pójdziemy do nowego obozu. Jak się uda, to zdobędziemy też 5 dodatkowej siły w nowym obozie. Widzicie, coś jest nie tak z tą drabiną? A to niedobrze, bo to znaczy, że trzeba będzie stąd wyjść na cheatach. Bo inaczej nie wyjdziemy stąd.
Nie ma innej opcji. O Boże, jak to źle wygląda w Gothiku 1. No sorki, ale naprawdę drabina nie działa. Już miałam ten sam problem wcześniej, tylko że wcześniej mogłam sobie pozwolić na to, żeby nie działała. Ej, no co jest? Całe drabiny się popsuły? Dajcie żyć. Na szczęście tutaj można też inaczej wyjść. I nie trzeba ku temu większych cudów. Mam nadzieję, że po wczytaniu i zapisaniu... Znaczy w sumie nie, bo właśnie wtedy nie zadziałało. Że po wyjściu z gry i włączaniu jej ponownie te drabiny zaczną działać, bo jak ja za każdym razem, żeby działała drabina, będę musiała używać Marvina, żeby po prostu wejść na górę, to dostaniemy szału. I to takiego totalnego. Mało ważne. Mamy listę. To jest najważniejsze. Przejdziemy sobie tędy do nowego obozu i weźmiemy, damy Larysowi listę. Mamy pierścień od Mordraga, więc możemy zrobić cuda. Na szczęście nie wywaliło gry, ale wyszliśmy z kopalni, to by wypadało zrobić stały zapis. I lecimy. No, także dzisiaj było spotkanie u nas z właścicielem i było w sumie... Byłam na praktyce. Czy mi się podoba? W sumie mi się podoba, ale dyrektorka, która tym zarządza, znaczy w sumie poddyrektorka, bo moja opiekunka praktyki jest naprawdę git, to ta dyrektorka jest wyjęta nie wiem skąd, ale ona ma tak durne pomysły, że ja nie wierzę, że można takie mieć w ogóle. Wierzcie mi. Ale to jest dramat. Jeżeli o nią chodzi. Muszę z nim jakoś wytrzymać. Przynajmniej przez... Nie wiem, czy do piątku, czy nie dłużej, ale... Na pewno w ostatnim tygodniu już nie będę miała z nią do czynienia. Przez większość tygodnia. Także zobaczymy. Trzeba przeżyć, to tylko praktyki. Jak się przeżyje, to będzie git. Mogę już oficjalnie powiedzieć, że sesję udało mi się zdać, bo dostałam wczoraj ostatnią ocenę. I właśnie dlatego mogę powiedzieć, że się udało. Bezi odch... O Boże. Czujecie, że można wyciągnąć broń, jak się skradamy? Tutaj chyba nic nie ma w tej jaskini. Czy są jakieś pierdoły leżące na ziemi? Pusto. Krwiopijce. No szczerze mówiąc, to możemy je łatwo ominąć. I myślę, że tak właśnie zrobimy. Ach, nie mogę się doczekać, jak dostaniemy teleporty. A tak serio, to wiecie, gry wymagają cierpliwości bardzo często. I ma to swój urok, że na początku musimy się tak ślamazarzyć, a później tempo przyspieszam. Och. Ostatnio powiem wam, że jestem taka zmęczona. Chyba za dużo na siebie biorę. I do siebie. Dobra, trzeba się zmierzyć z Lewusem. Hej, jesteś tu nowy, nie? Potrzebuję kogoś, kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? Sam sobie noś tę wodę. Tak się nie traktuje przyjaciół. Widzę, że muszę nauczyć cię dobrych manier. O nie, ja przecież nie wywaliłam bryłek. Ajajaj. Jak się broniło? Tak na pewno, nie? Dawniej walki były dużo lepsze. Nigdy więcej tego nie próbuj. Okradnie mnie, nie? Oczywiście, że mnie okradnie. Chyba zrobiłam szybki zapis. Tak się broniło, dobra. Hej. Sam sobie noś te... Tak się nie trap... To co jest w ogóle? Nigdy więcej tego nie próbuj. Dobra, na razie chyba nie będziemy się bić. Chociaż Lewus bije jak ciota. Jeśli myślisz, że... Czemu się tak skradasz?
Hej. Sam sobie no... Tak się... Ja pierdziel... Nie zaatakować? Ale on mnie potrafi obejść. Zobaczmy, co niezła walka, ale ciut za krótko. Więcej tego. Dobra, na razie olewamy lewusa. Ja sobie wywalę te bryłki. Zawsze to samo. I możesz mnie, chłopie, lać. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Masz rację. Okej. Stal. Ja nie będę mu nosić wody, bo to jest dramat. Nigdy więcej tego nie próbuj. Nie masz rudy? Ty bezużyteczny śmieciu! No nie mam, i co ci do tego? I tak by mnie pobił. A wodę byśmy roznieśli. Co się patrzysz na mnie? Idziemy od razu... Może nie do Horacego, ale musimy iść do Jeremiasza najpierw. Tak to chyba było, nie? Chyba tak. Co ty robisz, stary? Okej, trochę nam brakuje do nowego poziomu. Moglibyśmy pozbierać questy, ale czy mi się chce od razu to robić? Wątpię. Ale idziemy do karczmy. Pogadajmy lepiej o czymś. No, do środka? Nie żartuj! Silas wpuszcza do siebie tylko krety i szkodniki. To się skończyło już dawno temu. Jestem kretem i chcę się napić. Rzeczywiście, wyglądasz mi na jednego z tych brudnych szczurów. Właś! Dzięki. Od razu wiedziałem. Kiedyś tak. Mordrak, coś od ciebie? Lepiej się do tego nie mieszać. Nie, ale możemy iść z Jeremiaszem porozmawiać. Co robisz? Przygotowuję ryżówkę, chłopcze. Proszę, weź sobie jedną butelkę. Tylko nie mów Silasowi. Jak idzie destylacja? Przy tych facetach ledwie nadążam z zamówieniami. Ci to potrafią wypić. I nawet mi to na rękę. Przynajmniej psy ryżowego księcia zostawiają mnie w spokoju. Co możesz mi powiedzieć o ryżowym księciu? To zapchlony wieprz. Jego się patrzę zmuszając słabszych do pracy na polach. Jedyna osoba, która mogłaby się mu przeciwstawić, to Horacy. Ale on nie lubi przemocy. Słyszałem, jak kiedyś powiedział, że ma ochotę pogruchotać księciu kości. Ale tak naprawdę nigdy by tego nie zrobił. To by było wbrew jego zasadom. Dzięki za tą informację. Właśnie tego potrzebowałam. Tu jest w sumie dużo rzeczy do zrobienia, tylko to się tak wydaje, że nie ma. Wiecie co, jak już tu jesteśmy, to może od razu pójdziemy do Laresa z tą listą. Ja sobie zabrałam te moje bryłki, prawda? Tak. Dobrze. Myślę, że najpierw będziemy szli w tę siłę typowo, żeby się wykoksić. Dobrze. A dokąd to się wybieramy? A gdzie mogę pójść? Do Laresa. Chcę porozmawiać z Laresem. Ale Lares raczej nie będzie chciał rozmawiać z tobą. To już mój problem. Jak sobie chcesz. Dokąd się wybierasz? Chcę się zobaczyć z Laresem. Szef jest u siebie. Ale trzeba mieć niezły powód, żeby mu przeszkodzić. Mam tu listę z zamówieniami dla starej kopalni. Nieźle! Skąd ją wytrzasnąłeś? Dostałem ją od Jana. Masz tupet! Wysłali cię, żeby poddać cię próbie, tak? Założę się, że Torusa trafia teraz jasny szlak! To Diego zlecił mi to zadanie. Diego wypełnia tylko rozkazy Torusa.
Jak go znam, pękłby ze śmiechu na wieść, że tu jesteś. To jak? Mogę wejść czy nie? Wchodź śmiało. Laresowi oczy wyjdą na wierzch. Przysyła mnie Mordrak. Mordrak już dawno tu nie zaglądał. Pewnie przeszedł na stronę starego obozu. To on mnie do was przyprowadził. Mordrak wrócił? Jakbyś go jeszcze spotkał, powiedz mu, że Lares chce się z nim widzieć. Mordrak dał mi coś dla Laresa. Co takiego? Pierścień. Założę się, że bardzo cenny. Dobra, możesz się zobaczyć z szefem. No i dobrze, dwa plusy dla nas. Chcę do was dołączyć. Tak? A co takiego możesz nam zaoferować? Przysyła mnie Mordrak. Mam dla ciebie pierścień. Cenna błyskotka. To taki zwyczaj. Część łupu oddaje się szefowi bandy. Ale skoro powierzył ci ten pierścień, musi mieć o tobie wysokie mniemanie. Chcę, żebyś poszedł do niego i przekazał mu wiadomość ode mnie. Powiedz mu, że potrzebuje kogoś w obozie na bagnie. Bractwo planuje coś dużego, a ja chcę wiedzieć, co się tam będzie działo. Mam przy sobie listę zamówień dla starej kopalni. O, niech mnie. Albo jesteś cholernie odważny, albo cholernie głupi. Pokaż. Oto ona. Rzeczywiście. Wiesz, co z nią teraz zrobimy? Dopiszemy parę rzeczy, a ty zaniesiesz ją do starego obozu. A jak już dostarczą wszystko do kopalni, obrabujemy ich ze wszystkiego. To nie zajmie długo. Ha! Masz tu listę. Wiesz, co masz robić. Czy to wystarczy, byście mnie przyjęli? Mordrak opowiedział się za tobą. Stałeś się bardzo popularny, odkąd przyniosłeś nam tę listę. Ale nie jesteś gotowy. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. To co mam zrobić, żeby cię przekonać? Pewien człowiek z sekty, niejaki Bal Isidro, ma przy sobie ziele warte co najmniej 400 bryłek rudy. Chcę, żebyś mi je przyniósł. Jak tego dokonasz, to już twoja sprawa. Skoro masz już ziele, chcę, żebyś je sprzedał. Przynieś mi 400 bryłek rudy. Wtedy wrócimy do twojego członkostwa w mojej bandzie. Gdzie mogę się tu czegoś nauczyć? Na przykład u mnie. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć twoją siłę i zręczność. No i dobrze, bardzo. Znowu ty. Stary, uspokój, dupsko. Idziemy może w Kima, nie? Bo mamy HP 0. I ktoś mnie chciał zaatakować. Boże święty, co to jest za pogoda? Dajcie spokój. Co my mamy zrobić? Aha, miałam iść do tego. Ja pierdzielę, do Horacego mieliśmy iść, ale leje, ja pierdzielę. Czyż tutaj cała kolonia spłynie wodą? Dramat. Och. Po nagraniu dla was odcinka i zmontowaniu go, albo w ogóle po nagraniu, pójdę sobie zrobić coś do jedzenia, bo umieram z głodu. I w sumie co? Już pół tygodnia minęło. Moi rodzice dzisiaj wrócili z wakacji. Byli w Egipcie na tydzień. A ja znowu będę kolejny raz potem... Hej, ty! Masz ogromne szczęście. Postanowiłem dać ci drugą szansę. Ale tym razem postaraj się tego nie spartaczyć. Idź do Ryżowego Księcia, a potem roznieś wodę wszystkim zbieraczom. Jasne? No dobra. W tej historii musi być jednak... O czym ja mówiłam? Zapomniałam teraz przez Lewusa. A no, o tym, że ogólnie mam tak nadźgane życie, że po prostu nie idzie oddychać w spokoju. Teraz znowu jadę do rodziców na weekend, bo tata ma znowu urodziny. Jak nie ktoś ma imieniny, to robimy jakiegoś grilla. Co tu robisz? Szukasz kłopotów?
Spokojnie. Jestem tu nowy. Wyglądasz w porządku. Chociaż nigdy nie wiadomo. Zawsze znajdzie się jakiś nowy, który wyobraża sobie nie wiadomo co. Co ktoś taki jak ty robi w towarzystwie zbieraczy? Lee też mnie o to pytał. Nie chcę już walczyć. No, chyba że w obronie własnej. Raz zabiłem człowieka. I jak dla mnie to było o jeden raz za dużo. Zresztą dlatego właśnie trafiłem do tej zapchlonej kolonii. Jak to się stało? Zwykła bójka w karczmie. Nie chciałem zabić faceta. Chyba po prostu za mocno go walnąłem. Byłem wtedy kowalem. Najwyraźniej nie doceniłem własnej siły. Dlaczego dołączyłeś właśnie do tego obozu? Już ci mówię. Do wyboru miałem tylko tych świrów z sekty. A nie uśmiechało mi się pranie mózgu, któremu chcieli mnie poddać. W starym obozie miałem za dużo kłopotów ze strażnikami. A tutaj najemnicy i szkodniki traktują mnie z szacunkiem. To znaczy, boją się ciebie? Może. Tak czy inaczej, tutaj znalazłem spokój. Radzę ci pójść w moje ślady. Możesz mnie wyszkolić tak, bym był równie silny jak ty? Nawet gdybym mógł. Po co ci to? Chcę wykończyć Ryżowego Księcia i jego zbirów. Wielu już próbowało przed tobą. Mogę pokonać Ryżowego Księcia i jego bandytów, jeśli mi pomożesz. Dobrze. Przysiągłem, że nigdy nie zaatakuję innego człowieka, ale nie powiedziałem, że nie pokażę komuś, jak to zrobić. Zamieniam się w słuch. Jeśli chcesz mocno uderzyć, musisz najpierw popracować nad odpowiednią techniką. To pierwsza zasada dobrego kowala. Naucz się uderzać całą ręką, od ramienia po nadgarstek. Im lepiej sobie z tym poradzisz, tym silniejszy będzie twój cios. Sam się wkrótce przekonasz. Dzięki za pomoc. Wykorzystaj tę wiedzę wyłącznie w słusznej sprawie. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem wam wodę. Chyba ci się skończyła. Trudno. Okej, dobra. No nie miałam akurat wody. Sprawy załatwiały się. Hej, ty! Szybko się uczysz. Dobra, bo się plują. Co mamy do roboty? Nie wiem. Broń, nosi woda, przyjęcie. Idziemy odnieść listę do starego obozu. I może wbijemy poziom po drodze, chociaż nie wiem niby gdzie, bo wybiliśmy praktycznie wszystko. Krwiopijc nie liczę, bo są wymagające. O, widzę, że przestało padać. Cudnie. Ach. No, ale ogólnie mam ostatnio bardzo napięte życie. Jak nie nagrywam na YouTubie, to idę gdzieś, spotykam się z kimś, albo robię coś. W sumie w tamtym tygodniu miałam takie dwa dni, kiedy faktycznie nic nie robiłam. Po prostu oglądałam serial 24 na dobę. Wiecie co? Chociaż nie, bo tam są jaszczurki. Dobra, tam nie idziemy na razie. Bo się zastanawiałam, gdzie tutaj można dobić poziom, ale na razie nie. Moglibyśmy się dać sprać na arenie. Byleby tylko ruszyć dalej kwestię dołączenia do starego obozu. Tu jeszcze ścierwojady zostały. Ty mi nie dziob. Ścierwojady to widzę, nie wiedzą co mają zrobić ze sobą. Krwiopijce odpadają. To jak ja wracałam, że ja olałam te ścierwojady tutaj. Okej, drzewo mi blokuje drogę. O Boziu. Nie, naprawdę, zmęczenie jest duże, powiem wam. Codziennie mija mi tak dzień, że mam wrażenie, że mi życie ucieka. A nagrywać lubię i nie przestanę, bo to jest jedna z moich pasji. Ogólnie gry to jest jedna z moich pasji, a szczególnie Gothic. No ale co ja zrobię? Ale powiem wam, że ostatnio mam wrażenie, że jakby nie koduję tego, co się wokół mnie dzieje. To znaczy,
Kiedyś miałam wrażenie, że bardzo czułam to, co się dzieje wokół mnie. Potrafiłam powiedzieć kiedy, co, gdzie, jak. A przez ostatnie parę miesięcy czuję się tak, jakbym się postarzała o 15 lat. To się chyba nazywa po prostu rutyna. I nie podoba mi się to. Ani kurna trochę. Kompletnie. Dobra, zróbmy stały zapis. Okej, może być nawet tu. Bo to jest naprawdę dramat. Wiecie co, wydaje mi się, że w kolejnym odcinku możemy iść do bractwa chyba. Tak, w nowym obozie się trochę boję, bo topielec pod tamy jest wymagający, lewus jest wymagający, krzykacz jest też wymagający. Izidro jest w miarę prosty. A to jest jeden quest. A i tak mamy limit 5 poziom, żeby dołączyć gdzieś. Z czego i tak mamy cały obóz sekty i stary obóz. Chyba najlepiej byłoby tutaj w starym obozie coś podziałać. Dać się po prostu pobić. Zawsze to. Czy coś? Ludzie zawsze gadają. To już się więcej nie powtórzy. Hej, ty! Czy to nie ty chcesz dołączyć do naszego obozu? A jeśli chcę? Mógłbym ci pomóc. Jak? Na zewnątrz obozu siedzi dwóch gości. Jeden z nich ukradł coś cennego magnatom. To cenny amulet, który miał nam zostać przysłany z ostatnim transportem ze świata zewnętrznego. Któryś z nich powinien mieć ten amulet przy sobie. Jeśli zaatakujemy ich razem, powinno nam się udać. Sam raczej nie dam rady. Co ty na to? Lepiej się do tego nie mieszać. A co się stanie, gdy już zdobędziemy amulet? To proste. Zwrócę go magnatom i odbiorę nagrodę. Przy okazji powiem im, że mi pomogłeś. Ta wiadomość na pewno dotrze do Gomeza. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Nie. Albo dzielimy się po połowie, albo baw się sam. Niech będzie pół na pół. Nagrody wystarczy dla nas dwóch. To jak? Mogę na ciebie liczyć? Pójdę z tobą. Świetnie. Daj mi znać, gdy będziesz gotów. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Mam listy od Jana. Dobra robota. Zaczynasz mi się naprawdę podobać. Trzymaj się. Dobra i fajnie. Kolejny poziom, a to znaczy, że możemy dać w siłę w sumie od razu u Diego. Tak. Tutaj nie ma oczywiście progów punktowych, więc będzie git. Jesteś ten wróć. Fajowo. Trzymaj się. I co? I idziemy do Skatiego, myślę. Sobie możemy wyzwać kogokolwiek na pojedynek, dać się obić. W sumie możemy też pogadać z osobami, z którymi jeszcze nie rozmawialiśmy w tym obozie, na przykład z Fletcherem. Moglibyśmy go uprzedzić, że jednak już nie wróci, no nie? Co wy na to? W sumie też Huno można było okraść. Hej, ty! Jeśli chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, wybrałeś zły dzień! Tak? A dlaczego? Bo mnie tu nie ma! Czyżby? A gdzie jesteś? W tej chwili siedzę w zamku przy ognisku i popijam piwo. To jakim cudem z tobą rozmawiam? Lek gdzieś zniknął. Zwykle to on patroluje ten rejon. A dopóki nie raczy się tutaj zjawić, to rozkazał mi mieć oko na wszystko. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Ale dlaczego nie zbierasz pieniędzy za ochronę? Lek zebrał już, co było do zebrania. Więcej z nich nie wycisnę. Na nikim nie można polegać. Wiesz, gdzie się podziewa Lek? Nie, i raczej się tego nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom. Ale oni nie rozmawiają ze strażnikami. A zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Założę się, że podśmiewają się ze mnie za moimi plecami. Chodzi o Neka. Tak? Chyba go znalazłem. Co? Gdzie on jest? W innym, lepszym świecie. O cholera! To znaczy, że będę tutaj tkwił do końca życia. Miałem nadzieję, że ten bęcwał jednak wróci.
kiedy... Teraz mam kłopot. Jaki problem? Jestem winien Skatiemu nie lada sumkę. Kiedy dowie się, że przejąłem działkę Neka, będzie mnie nachodził codziennie. No to masz, kurde, problem. Witam. Nie widziałem cię jeszcze tutaj. Jesteś nowy, prawda? Tak, trafiłem tu niedawno. Zdecydowałeś już, do którego obozu dołączysz? Nie, masz dla mnie jakieś sugestie? Cóż, to zależy. Każdy obóz ma swoje wady i zalety. Dopóki nie podejmiesz decyzji, możesz zostać tutaj. Właśnie zwolniła się jedna chata. Którą chatę mogę zająć? Tamtą, z niewielkim baldachimem. A co przemawia za przyłączeniem się do sekty? Oto zapytaj już kogoś z obozu Bractwa. Kilku ich nowicjuszy zawsze kręci się po obozie. Jestem pewien, że udzielą ci wyczerpujących informacji. Osobiście nigdy tam nie byłem, ale jeśli wierzyć we wszystko, co o nich mówią, muszą być bardzo hojni. Ze wszystkich trzech osiedli chyba najłatwiej zostać członkiem obozu na bagnie. Jakie są zalety nowego obozu? Jeśli nie masz nic przeciwko poderżniętemu gardłu, możesz tam śmiało iść. Nie, nie jest tam aż tak źle, ale to zupełnie inne osiedle. Tutaj o względny porządek troszczy się Gomez. W nowym obozie natomiast pojęcie porządku nie istnieje. Jedynie ludzie, którzy mają tam coś do powiedzenia, to magowie wody, ale oni spędzają całe dnie na badaniu bariery. Jakie są zalety starego obozu? Jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę, będziesz mógł żyć we względnym spokoju. Strażnicy pilnują, żeby ich ludziom nie działa się krzywda. Poza tym, tylko tutaj dostaniesz towary z zewnętrznego świata po przyzwoitych cenach. W innych obozach zapłacisz za niefortunę. Jakie towary są tu szczególnie cenne? Wszystko, co pochodzi z zewnętrznego świata. Chleb, ser, boczek, ale przede wszystkim piwo i wino. W kolonii wytwarza się tylko tę paskudną ryżówkę. Zawsze można zarobić na broni, a zbroje są niezwykle kosztowne. Strażnicy zdjęli zbroje z zabitych królewskich rycerzy. Zresztą łatwo ich rozpoznać właśnie po ich zbroi. Tylko strażnicy mogą takie nosić. A co się dzieje, gdy walczy dwóch ludzi, którzy zapłacili za ochronę? W takiej sytuacji strażnicy po prostu się przyglądają, czekając, aż jeden z walczących zginie. Wtedy zabijają drugiego. Chyba dość już usłyszałem o starym obozie. Podoba mi się tutaj. Nie mam pytań. Dobra, Fletcher był. Idziemy dalej. Mamy Huno. Widzę, że znasz się na swoim fachu. Jeszcze nikt nie miał powodu do narzekań. I lepiej, żeby nikt tego nie robił. Każdy dureń potrzebuje miecza. I to właśnie ode mnie dostają. Jak długo zajmuje wykucie jednego miecza? To zależy. Jeśli chodzi o najprostsze ostrza, wystarczy kilka minut. Oczywiście pod warunkiem, że jestem odpowiednio zmotywowany finansowo. Oczywiście świry pokroju świstaka muszą czekać na swoje cacka nieco dłużej. Dlaczego? Myślisz, że świstak za mało ci zapłacił? Nie, wręcz przeciwnie. Za swój ostatni miecz dał mi 150 bryłek rudy. Ale facet lubi bogate zdobienia i takie tam babskie fanaberie. A to oczywiście kosztuje. Hej, ciekawski z ciebie facet, kolego. Skończ ten paplaniec. Chętnie spróbowałbym sił jako kowal. Tylko nie wyobrażaj sobie, że tak łatwo jest wykuć solidny miecz. Co powinienem zrobić? Dobra, weź stal i rozgrzej ją nad ogniem. Potem rozbij ją na kowadle. Jak skończysz, włóż rozgrzane ostrze do wody, żeby je zahartować. Na koniec trzeba je jeszcze naostrzyć na kamieniu szlifierskim. Rozumiem. Oczywiście do tego wszystkiego potrzeba odpowiedniego wyposażenia. Mógłbym ci je sprzedać, jeśli chcesz.
jak stoisz z pracą, kowalu. A co cię to obchodzi? Być może mam dla ciebie zamówienie. Czyżby? A cóż takiego, jeśli wolno spytać? Jeszcze się zastanowię. Wróć jak naprawdę będziesz czegoś potrzebował. Póki co, nie zawracaj mi głowy. No dobrze, okej. Czy tutaj ktoś jeszcze jest, kto ma imię? Wydaje mi się, że nie. Nie. Spróbujemy zejść tędy, bo drabina mi chyba zaś nie działa. O, ta działa akurat, dobra. Tutaj jakiś cień, chrząszczyki. No, jesteśmy na całkiem dobrej pozycji, wróciliśmy na arenkę. Co tu robisz? Ja walczę ku chwale wielkiego śniącego. Walczysz na arenie? Zostałem wybrany przez moich mistrzów, by bronić na arenie honoru obozu na bagnie. Przyświeca mi więc wyższy cel. Walczę, by pokazać niewiernym, jak wielka jest potęga śniącego. Kim jest śniący? W naszym obozie znajdziesz świętych mężów, którzy odpowiedzą ci na to pytanie znacznie lepiej niż ja. Powiem ci tylko tyle. Śniący będzie naszym Zbawicielem. Przyprowadził nas tutaj i z jego pomocą uda się nam stąd wydostać. Chcesz przez to powiedzieć, że czekacie, aż wasz Bóg zwróci wam wolność? Tak. Nasze oczekiwanie wkrótce dobiegnie końca. W tej chwili przygotowujemy się do rytuału wielkiego przyzwania. Na czym polega rytuał, który planujecie? Nasi prorocy przewidzieli, że wspólne przywołanie śniącego jest jedyną drogą do odzyskania wolności. Jeśli chcesz się jeszcze czegoś dowiedzieć, powinieneś udać się do naszego obozu. Mógłbyś opisać mi drogę do waszego obozu? W starym obozie znajdziesz kilku nowicjuszy bractwa, którzy chętnie wskażą ci drogę do obozu na bagnie. Znajdź któregoś z nich i porozmawiaj z nim. Okej, pogadajmy jeszcze może z Karimem. Sorry, z Kirgo. Karim stoi tam na zewnątrz. Cześć, jestem tu nowy. Naprawdę? Opowiedz mi coś o zewnętrznym świecie. Już od miesiąca nie miałem żadnych wieści z zewnątrz. Jestem Kirgo. Walczę na arenie. Jesteś dobry? W walce? Nie zajmuję się tym zbyt długo, ale wygrałem już swoją pierwszą walkę. Okej, no z nim możemy walczyć, z Karimem również. Z Kati chce jakiegoś widowiska, to może weźmiemy sobie Karima. Znaczy Kirgo. Chciałbym cię wyzwać na pojedynek na arenie. Co? Ale ja nie chcę z tobą walczyć. Może napijemy się po prostu piwa i pogadamy o zewnętrznym świecie. Nie, chcę się bić. Natychmiast. W takim razie możemy zaczynać, jak tylko będziesz gotów. Chcę z tobą walczyć. Jesteś gotów? Chodź za mną. Co chcesz zrobić z tą bronią? Szybko się uczysz. Dobra, zaczynajmy. O kurna! Ja pierdzielę, wiecie jaki jest problem? Problem jest taki, że moja myszka się porusza z prędkością żółwia. I nie idzie kurna tego zmienić. Albo i idzie nawet. Gdyby to coś dało. Obawiam się, że będę musiała sobie podbić czułość myszy w innym miejscu. Przecież to jest dramat. Masakra, ale chciałabym spróbować, no. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Co? W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Nie tak. Chodź za mną. Co chcesz zrobić? Szybko się uczysz. Dobra.
O kurde, dobra. Ale już widzę, że nam to idzie lepiej. Ale no, zostawiamy na razie tą arenę. Tak, wiem, mogłabym się dać sprać, ale chciałabym wygrać jednak. Mamy siły 35. Pytanie brzmi, gdzie zrobimy najlepszy interes życia? No, jak pójdziemy pewnie z Parwezem do obozu Bractwa, więc chyba to zrobimy, bo dzięki temu tak naprawdę Parwez nam nabije expa, nie? I będziemy mogli się poduczyć jeszcze więcej siły. I to by było, myślę, wskazane. Moi drodzy, poprzestaniemy dzisiaj na tym, co udało nam się zrobić. Nie wiem, czy dużo, czy mało, w sumie. Nie wiem, jak nazwać ten odcinek. Ale coś tam nam się udało zrobić. Tu jest Parwez. Hej, ty! Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagnach. Może czegoś potrzebujesz? Dexter, poczekaj trochę. Jest Fisk. Tutaj pozamiatane mamy. Jest Parwez. Moi drodzy, zakończymy odcinek w tym miejscu. Jeżeli wam się film podobał, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam was na Discorda, link macie w opisie. W kolejnym odcinku ruszymy z Balem Parwezem do obozu na bagnie. Myślę, że to będzie mądre posunięcie, bo dzięki temu będziemy mogli wbić kolejny poziom, znowu dać w siłę. Plus część zadań możemy tam chyba zrobić bez większych problemów. Szczególnie, że będziemy mogli wtedy wziąć tutaj naszego kolegę, który tam siedzi. Chyba zapomniałem, jak on ma na imię Dusty? Dusty chyba. Do obozu na bagnie, bo będą go potrzebować. Także to jest rzecz, którą na pewno zrobimy. Dzięki wam jeszcze raz i do kolejnych odcinków. Trzymajcie się!